Więc to jest trudny czas, już prawie rok się robi, tak, gdzie nagle mnóstwo rzeczy zostało zawieszonych, dużo więcej musimy siedzieć w zamkniętych przestrzeniach, w dużo gęstszej atmosferze z swoimi bliskimi. No i widzę, jak niektórzy już przeżywają te relacje niedobrze, są zmęczeni nimi, nawet drobiazgami, które wtedy urastają do rangi ważniejszych, ale też widzę, jak mnóstwo relacji, nawet przez jakieś kryzysiki, pogłębia się i poszerza, i otwiera, i właśnie i męża, żony, i z dziećmi. No i w takie razy takie twórcze przeżywanie tego czasu, żeby właśnie zbudować coś, co będzie trwałe na życie, na przyszłość. Akurat święta Bożego Narodzenia są świetną okazją, żeby tak w ciepły, dobry sposób umocnić nasze więzi, pooczyszczać się z jakiejś zaszłości i dzięki temu, że robimy pewne rzeczy razem, że nawet obok siebie, ale jesteśmy razem, budować takie coś, co w czasie naszego zabiegania chwilami nam uciekało bezpowrotnie, a to jednak jest bardzo ważne. Budować wzajemne, głębokie więzi, budować wzajemną miłość, budować pokój między nami. Podziały są jednak wtórne. Nie możemy za bardzo żyć tą polityką czy tego typu opcjami. Są lewicowi, prawicowi mniej lub bardziej, wybierają tamtych czy owych, złoszczą się na tych czy irytują na tamtych, ale jednak no, przede wszystkim jesteśmy ludźmi, jesteśmy rodziną, jest w nas wiele dobra. Trzeba mieć dostrzec to, co łączy, że jest dużo większe od tych zewnętrznych męczących podziałów i po pierwsze przyjąć to dobro, po drugie tym dobrem, swoim dobrem się podzielić i życzyć sobie właśnie, no to jest opłatek, to jednak Boże Narodzenie, właśnie to życzyć sobie tej siły, radości, pokoju, której źródłem jest Boże Narodzenie.